Lech Poznań odnotowuje falstart. Na starcie piłkarskiej wiosny podopieczni Nenada Bielicy zremisowali bezbramkowo na wyjeździe z Arką Gdynia. Dla kolejorza był to czwarty bezbramkowy rezultat na terenie rywala z rzędu w Lotto Ekstraklasie. Myślę, że mecz skończył zasłużony z remisem z obie drużyny. Specjalnie pierwszą połowę Arka miała jedną szansę, dobrą szansę, my mieliśmy drugą połowę. Więcej możliwości zastrzelać nie się udało, też Arka miała dobre dwie sytuacje na ciężkim boisku, nie było łatwo grać, ale myślę, że widzieliśmy dobry mecz, gdzie bramkarzy byli u głównej roli. Ale dla nas oczywiście chcieliśmy wygrać, nie się udało, idziemy dalej, walczymy dalej i wiemy, co jest nasz cel, to chcemy osiągnąć do końca i musimy dalej pracować. Komplement też za Arku, grali się dobry mecz, walczyli, bardzo mocna drużyna, która broni bardzo dobrze, ale też ma umiejętności dobrze zaatakować. Dziękuję bardzo, poproszę o pytania.